Cześć, gdzie zajmiemy się problemem niedziałającym tutaj oświetleniu ostrzegawczym po otwarciu drzwi, jak i również brakiem zapalania się całego oświetlenia wnętrza. Głównym problemem jest ten mikro tutaj przełącznik, który znajduje się w tym miejscu i tutaj najczęściej po prostu jest uszkodzony ta główka bądź cały mikro przełącznik. Jak widzę, tutaj ktoś już wcześniej wymieniał go i chyba już po prostu nadszedł kres tego mikrowyłącznika. Ja sobie go tutaj oczywiście zaraz wymontuję. Do zamontowania na nowo będzie nam, oczywiście będzie nam potrzebna cała lutownica, jakiś klej, żeby go dobrze wkleić, bo pytanie, czy macie uniwersalny, czy macie taki dedykowany, który ma tutaj dwa miejsca montażowe, jak w oryginale, które wchodzą tutaj w tym miejscu. Ten, jak widzę, chyba tego nie miał, dlatego został wklejony. Ja sobie go teraz odkleję. Jak możecie zauważyć, jest to typowy zamiennik, nawet dedykowany do tego samochodu, ponieważ on tutaj ma trzy nóżki. Jedna nóżka, druga nóżka i trzecia nóżka. Natomiast mamy dwa przewody i montowanie takiego jest troszkę trudniejsze, bo trzeba wiedzieć, w które przewody się wlutować. A gdy mamy taki dedykowany, podłączamy po prostu, lutujemy przewody kolorami. Także nic tutaj trudnego. Ja sobie teraz wylutuję te dwa przewody. Stwierdziłem, że i tak ten mikroprzełącznik jest do śmieci, także sobie obciąłem przewody, tym bardziej, że przewody w nowym są dość długie. Jak widać, tutaj było, że tak powiem, drutowane, bo ktoś nie kupił przełącznika dedykowanego i tutaj widzę, że podklejał oryginalne mocowania. Podejrzewam, że z oryginalnego przełącznika. Możliwe to, że ten przełącznik był klejony, gdzieś ta duża warstwa kleju mogła spowodować to, że on nie działał poprawnie, nawet nie to, że on gdzieś się tutaj zużył, chociaż to są tylko gdybania. Gdy już sobie nasz mikroprzełącznik stary usunęliśmy teraz izolację z przewodów, które są w zamku. Zakładamy sobie termokurczki na nasz mikroprzełącznik, żeby już one tutaj były. Teraz co musicie zrobić, to musicie ocynować każdy z przewodów, lutownicę, która jest nagrzana. Bierzecie cynę i topicie tą cynę na tych przewodach. Teraz lutujecie przewody kolor do koloru. Ja zalecam Wam lutowanie w ten sposób, czyli przewody nachodzą na siebie. Delikatnie sobie złapałem i teraz większą ilością cyny. Gdy przewody mamy zlutowane, możemy sprawdzić, czy dobrze są polutowane. Delikatnie pociągnąć, jak widzicie, są dobrze polutowane. Teraz bierzemy sobie zwykłą zapalniczkę, zapalić naszą termokurczkę. Teraz mamy przelutowany nasz nowy mikroprzełącznik. Sprawdzamy, czy on działa, czy klika. Także jak widzicie, nie ma nic z tym trudnego. I teraz musicie pamiętać, by główka mikroprzełącznika, czyli ten element, był tutaj po prawej stronie. Czyli wkładacie go tak. Nie wkładacie go tak, czy jeszcze jakoś inaczej, musicie go tak włożyć. I tutaj już samo włożenie jest dość łatwe, ponieważ on ma, jak tutaj widzicie, oryginalny już takie mocowania, jak są w oryginalnym. Nowy mikroprzełącznik jest już zamontowany. Niestety nie obyło się, by, tak powiem, drutowania tego, ponieważ Chińczycy, pomimo to, że jest on dedykowany, źle go troszkę zrobili. I tutaj w tych dolnych mocowaniach on się zbyt idealnie nie trzymał i dość się kołysał podczas naciskania samego przełącznika, także musiałem go troszkę tutaj wkleić, tak jak poprzednio było to zrobione. Musimy dobrze też ustawić mikroprzełącznik, żeby podczas otwierania drzwi główka była całkowicie wciśnięta, żeby ten sam przełącznik po prostu działał. Teraz zamontuję cały zamek. Wy oczywiście najpierw sobie możecie na tym stelażu przyczepić ten zamek do, oczywiście, do blachy. Spilinem 8 dokręcamy. Tutaj rygiel z zamka musi wystawać i musi wystawać z zamka linka do otwierania drzwi. Przeciągnę naszą linkę przez blachę. Przeciągnę sobie tutaj ten rygiel i spróbuję podpiąć od razu zamek. Przeciągam sobie linkę. Pamiętajmy o podpięciu zasilania. Teraz zamontujemy sobie klamkę. Przede wszystkim musimy zobaczyć, czy mamy tutaj cięgno do otwarcia. Teraz zakładamy klamkę od lewej strony. Klamka jest zamocowana. Pamiętamy o tutaj tej lince. Musimy ją dobrze docisnąć, żeby ona nie była luźna, żeby nam się po prostu tutaj klamka potem nie piła. Teraz montujemy kładkę zamka. Wsuwamy, musimy lekko odchylić klamkę. Wtedy wsuwamy do końca nasz wkład. Wsuwamy klamkę i teraz musimy tutaj wkręcić naszą śrubę na Torxa T20. Musimy ją dokręcić, tak żeby wkładka się nam zablokowała. Jak czujemy opór, dokręcamy na maksa. Sprawdzamy, czy nasza klamka działa bez problemu.
wysuwa się, odskakuje, także wszystko jest ok. Nie pokazałem wam, jak montowałem tą blachę, ponieważ tutaj dość trudne to jest u mnie, gdy nie mam mocowania zamka do blachy. Jest tutaj troszkę takiego, można powiedzieć, trzeba się nagimnastykować, ale udało mi się. Teraz po kolei przekręcamy wszystkie śruby. Śruby wokół przekręcamy nasadką 3/8. Dobra, śruby mam połapane, teraz po kolei dokręcam. Też najlepiej na krzyż, czyli jedna u góry, na dole. Teraz musimy zamontować szybę. Wygląda to identycznie. Musimy tutaj najpierw podłączyć sobie sterowanie szybami, tak by były widoczne tutaj te śruby, które wcześniej poluzowywaliśmy. Teraz, gdy już widzimy nasze mocowania szyby, mamy poluzowane te śruby, wkładamy szybę delikatnie. Chwyćcie ją sobie u góry i sprawdźcie, czy szyba tutaj weszła w mocowania. Chodzi o to, że szyba musi wejść tutaj w te prowadnice. Jest to bardzo ważne, żeby potem wam szyba nie spadła. Tutaj mi weszło. Sprawdzam drugie. Tutaj również szyba jest w mocowaniu. Przy montażu szyby warto pamiętać, że szyba musi być maksymalnie przesunięta do lewej strony, nie do prawej. Czyli jak ona już tam siedzi w mocowaniach, przesuwacie ją maksymalnie do lewej strony. Czujecie, że już jest całkowicie wsunięta. Bierzecie Torxa T30 i z wyczuciem przykręcacie mocowanie szyby. Delikatnie łapiecie jedno mocowanie, potem łapiecie drugie mocowanie. I teraz, gdy już szyba jest połapana, dokręcone te śruby z wyczuciem, szybę macie. Teraz sprawdzacie, czy szyba podczas opuszczania i podnoszenia bezproblemowo działa. Jak widzimy, mechanizm działa. Szyba się i podnosi, i opuszcza bezproblemowo. Również warto posłuchać, czy gdzieś nic nie ociera. Wszystko jest ok. Możemy odłączyć panel. Już sam boczek drzwiowy. Pamiętając o zamocowaniu linki do otwierania światła, opuszczenia szyb, podpięć sterowania lusterkiem. Co warto jeszcze sobie wcześniej sprawdzić, czy wszystkie spinki w boczku są w dobrym stanie. Jeśli nie, to najlepiej je sobie wymienić, czy wszystkie spinki są na miejscu i wtedy montujemy boczek. Teraz jak wszystko mam posprawdzane, montuję boczek. Jak już nasz boczek zamontowaliśmy, powbijaliśmy wszystkie tutaj klipsy. Sprawdzamy przede wszystkim, czy wszystko działa, czy wszystko jest podłączone. Zaczynając od tego, czy tutaj alarm i rygel działają. Jak widzimy, rygel się schował. Dioda działa. Czy otworzymy je z zewnątrz. Sprawdzamy, czy sterowanie lusterkami działa. Działa. Czy mamy tutaj podświetlanie. Co ważne, jeszcze musimy sprawdzić, czy tu się nam drzwi od środka otwierają bezproblemowo. I co najważniejsze, po otworzeniu drzwi świeci mi się już tutaj lampa ostrzegawcza, jak i od razu włącza się tutaj oświetlenie wnętrza. Teraz zostało wkręcić mi tutaj trzy śruby na Torxa T20 u spodu i na sam koniec zostało nam podłączyć i zamontować uchwyt. Podpinamy sterowanie szybami, mocujemy uchwyt i jeszcze zaślepka. To by było na tyle, jeśli chodzi o naprawę niedziałającego oświetlenia w drzwiach oraz niedziałającego oświetlenia pod sufitki, gdy otwieramy drzwi. Jak widzicie, troszkę z tym pracy jest. Potrzebna nam jest na pewno lutownica, troszkę wolnego czasu. Ale jak widzimy, sam problem nie jest jakiś skomplikowany do naprawy, ale no niestety jest czasochłonny. Także to by było na tyle. Dziękuję za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam na mój kanał, do lajkowania i subskrybowania. Na razie.